Nie ma rzucania zaklęć. Nie ma żadnych sanktuariów. Okej. Okay. Wszystko? Tak. Nie? Oku. Jakbyś mógł się odsunąć. Okej. Okay. Sztuki złota, nie jest to jakoś specjalnie dużo, ale... Długo poziom będę miał. O! Wyważone ręce golema. Okej, okay, będę mógł sobie zrobić silnego golema. Nie, zaraz wstrząsowe i wyważone, okej. Okay. Mam wrażenie, że gdzieś je podniosłem, bo wiem, że mogłem znaleźć taką gębę golema, głowę golema z ziarnięciem ognistym. Okej, okay, własnoręcznie dokonać. Aha, ona chce połączyć dwie dusze. Okej. Okay. Okej. Okay. Z korony Bezerenie? Nie, nie znalazłem wszystkich klejnotów. Bo wiadomo jak to jest z graniem w Skyrima. Zaczniesz grać i mówisz, że skończysz zadanie, ale ostatecznie ich nie zbierasz. Ale jeden z modów, który miałem, to były właśnie znaczniki do tej korony. Okej. Okay. Nie mamy tutaj. My musimy podzielić... A, zaraz. Za mną, przyjacielu! A, już wiem, on... Te co się najbliższego Mefita po prostu zamieniają. Okej, okay. To nie jest takie trudne, bo możemy zabić wszystkie mefity w jakiś sposób. I jak zniszczymy, zabijemy wszystkie mefity. Oj, zaraz poczujesz mój gniew! To wtedy ten. To wtedy będziemy mogli je martwe przenieść w jedną i w drugą stronę. Okej. Okay. Podnieśmy mefity ognia. I upuścimy je w tym miejscu. A stąd podniesiemy mefity lodu. Położymy je w tamtym miejscu. I to jest rozwiązanie enigmy, w jaki sposób poprzenosić mefity, podzielić się. Albo moglibyśmy po prostu robić to uczciwie i próbować je poprzenosić. Porządek z chaosu. Okej. Okay. Połączoną duszę. Ha. Z Dying Light będę robił po tym, jak skończę tą kampanię. Okej. Okay. Możemy tą podzieloną duszę wziąć i wsadzić. Gdybyśmy zrobili to uczciwie, to pewnie byłaby lepiej połączona. Ale możemy zobaczyć. Magazyn dusz. Okej. Dowiny? No w każdym razie to jest dusza, którą będziemy mogli później sobie wykorzystać do innego celu. Nie wiem, ile mi zajmie. Myślę, że w przyszłym tygodniu pewnie byłoby już wystarczająco dużo robione, że tam przyszłego tygodnia pewnie będzie ten Dying Light. Myślę, że na więcej niż 2 streamy chyba mi nie zostało tej gry. Skrzynia. O, niezidentyfikowany bułat. Okej. Tak. To jest dłoń Anura. Elektryczność i ulepszenie. O co chodzi? Właśnie. O! Mam 3 lśniące esencje ducha, to jest ważne. Tylko nie wiem, ile premii do siły bym dostał z tego. 6, ale wydaje mi się, że 4 mogę wziąć na plus 8. Ale nie jestem tak super przekonany. Też trochę szkoda, bo jak robię to tak bardzo na szybko, to nie jestem do końca ten. Nie pamiętam wszystkiego do końca. A to mimo wszystko część zależy od poprawnego wykonania. Poprawnie wykonanego zadania zależy od... Aha, są zwierciadła, okej. Będziemy musieli zbierać parę rzeczy, tu akurat nie będziemy mogli wyjść. Jakby nie mam, te ściany skrywają wiele tajemnic. Okej, tu będzie uderzone w to. Tutaj. O! No. Nie jest to mój pierwszy wybór. Ale kupiłem tą grę promocyjnie, więc... A buty. A, już wiem. Nie, zaraz. Okej. Chyba będziemy musieli w to przywalić. A, już wiem, już wiem. Będziemy musieli zniszczyć to, bo tutaj jest coś. Są diabły. Zresztą to też jest co innego gra horror, a co innego jest gra typu horror, w którym możesz się bronić. To nie jest tak do końca horror. Okej, to jest pokój. Nie. Te SCP to nie jest coś, co ja bym chciał jednak tam nagrywać. Golem. Galwanizowany tułów golema, okej. Zaraz. A myślałem, że okej. Dużo wymyślać. O, jest głowa, okej. Palącym spojrzeniu, okej. A co to jest za gra? Kojarzę tytuł, ale... Kapcie koci łapki, cichy chłód, zręczność. Powoda, słowo mocy. O, to jest dobre. Dajmy to Ganowi. Cichy chłód jest mu niepotrzebny, ale zręczność. Czy coś. Prawda, on ma tu z pancerza. Spadnie mu klasa pancerza o 2 przez to. Nie, to nie jest aż tak dobre, czyli... No pewnie. Pająk ostrzek. Coś jest, gdzie ja będę musiał coś zniszczyć, ale nie wiem, gdzie jest ten promień światła. To jest próg. A, zobaczymy. O, siema starszy żywiołku ziemi. O, przewrócił mnie, jaki niedobry. Nie wiem, dlaczego oko go nie zabił szybciej. Różne małe, niezidentyfikowane. Mogę zabić. Co za książka? Chodź tędy. Księga fal. A! O! To jest fajne. Ona mogła w tej chwili by mieć tą małą tarczę, którą kiedyś tam znalazłem. Bo wtedy ma łatwiejsze ten. Mam tą tarczę? Chyba, że... tutaj. Była mała tarcza. Ale ona nie może nosić tarczy. Nie bard. Chociaż plus 6 do tarczy też jest bardzo dobrze. Chociaż nie, bard z czerwonym... Okej. Ale ona nie może... Serce to jest inteligencja, to też jest dobre. A tarcza pustki to jest plus 4 za tarczę. Chodź tędy. W sumie jakby dostała atut używanie tarczy. Samo to jest 5% nieudanego zaklęcia. Ale tarcza maga robi, że ma... Okej. Siema Kurhan, siema chudy. No w sumie by jej się przydała tarcza, ona ma bardzo małą klasę pancerza. Gdyby dało jej 6 albo 7, to by jej dało więcej. Się zobaczy. No pewnie. Okej. To są te diabły. Z diabłami jeszcze nie chcę gadać, one będą chciały chyba duszę Amona. Wieży pani rektor? Nie, jeszcze nie chcę iść do wieży pani rektor. Co? Na ty Inarusa. Ta Inarius się nie będzie cieszył, że tu jestem. 5 na 30, ale pułapka pewnie mi się nie da. Bo wyrzuciłem 13 zamiast 14. Tak. Okej. O nie, on nie może mnie. O co chodzi? Pojemnik na duszę, okej. Weźmiemy sobie ten pojemnik. Jest regał, ale możemy go wyważyć. Mieliśmy tylko zaklęcie, wydanie. A możemy przejść, bo tutaj jest po prostu pokój tortur. Inarius mnie złapał, a co mi nie przeszkadza, bo oko go przewrócił. Jak miło. 10 koła, uuu. Tak. Te szaty rzemieślnika. Co się za zbroję? Ładnie. Przemiana siebie, okej. Broda straciłbym odporność na zaklęcia. Ale zdyskuję tylko jeden klasy pancerza, bo ona ma dobre bransolety zbroi. No pewnie. Okej. Awans. Jesteśmy barbarianem. Co nam tu chciałyby dać? Otwieranie zamków. Uszkodliwianie, okej. Urządzeń i... Zastraszenie? Po co mi zastraszenie? To dyplomację. To by mi zaproponowało wielką siłę. To jest ostatni atut, jaki mogę wziąć. Siłę mam nieparzystą, więc parzysta by mi się przydała siła. No ale tutaj jest dwa razy więcej. Czy 3 razy bym mógł użyć szału. To jest to samo co to. Dobra, weźmy wielką siłę. A co tam? Mamy tyk, wszystko parzyste. Świetnie. Okej. Tak. Tego jeszcze nie otworzyłem. Tak? Płota. Tutaj mordował swoich uczniów. Dobry Inauros. Jak on tam się nazywał? Inarus. Inarus. Jeszcze sprawę, tak? Wazon zapławkowany? Pojemnik na duszę, okej. Pława bojowa. Tutaj. Będziemy... To pewnie zniknie albo coś. Tak. Czemu buława, skoro to jest młotek? Pyt gnola. Okej. Do ulepszenia plus 8 i wampiryczna. Wampiryczna regeneracja jest naprawdę dobrą rzeczą. No pewnie. Ale ja w tym sztyleciku będę miał i zimę, błyskawice. Tak. Ona ma... 1500, okej, bardzo dobrze, ona niedługo dostanie poziom. Tak. A jak ona stoi z tymi esencjami? 3, ale... O, zaraz. Ma to, czyli jak dostanie wyładowanie łańcuchowe... Co chodzi? Mam nadzieję, że będzie mogła rzucić. To będzie... będę mógł sobie ulepszyć ten sztylecik co bardziej. Okej, świetnie. Generalnie mi się wydaje, że muszę zrobić troszkę więcej zmian. Rozwoje... Super. Solidne nogi golema. Wolenie tak, bo będę mógł mu dodać parę rzeczy. To pewnie nie będę mógł otworzyć. Konkretny klucz, okej. Teraz. Rozwoju. Dajmy to jej. Jeżeli może się nauczyć, to nauczy. On dostaje, wątpię, że... Każdy, kto mnie słyszy, pewnie. No dobra. Tutaj. To. Okej, to mogę zniszczyć. Tak? Najpierw niech ona weźmie te zwoje, bo nie chce mi się jej ich dawać. Może być. Nie jest jakoś specjalnie pracowity, no ale... mamy przejście. Sprawdziłem chyba stołu, co? Zaraz zrobię. Pytanie tylko, czy będę mógł to położyć, czy odpowiedni klucz? Odpowiedni klucz, no okej. Sturka. Peptu. Dało. Okej, okay, dla bezdusznych. Okej. Okay. Okej. Okay. Z wielu otworzyć drzwi w końcu. Okej. Okej. Znać instrument, który okej, czyli muszę znaleźć jego duszę i tak. Przyniosę mu jego duszę. Sami dostaniemy surogat. Okej, nie zdajemy testu, ale musimy znaleźć duszę Ammona Jerro. A potem będziemy mogli pomóc temu ziomkowi. Okej.